Panie, dziękuję Ci za to, że w Twoim Słowie jest moc, Twoje Słowo jest żywe i Ty je dajesz nam do tego, żebyśmy mogli je rozważać i czerpać z Niego siłę. I ja proszę Cię teraz, Panie, o to, żebyś objawiał przed nami Twoje prawdy, żebyśmy rozumieli to, co zawarłeś w swoim Słowie, żebyśmy rozumieli to, co chcesz do nas dzisiaj powiedzieć, Panie, żebyśmy to potrafili przyjąć, żebyśmy chcieli się tym cieszyć i umieli to zastosować. Niech moc Twojego Słowa działa na nas, Panie, przez Ducha Świętego, dla Twojej chwały. Amen. Jeszcze zacznę od takich małych rzeczy organizacyjnych. Przypominam, jeśli ktoś jeszcze chciałby się dopisać do listy otrzymujących materiały, to po wykładzie proszę się do mnie zgłosić, gdzieś zapiszemy i będę wysyłał materiały. Jak coś sobie jeszcze przypomnę, to jeszcze coś powiem z takich rzeczy organizacyjnych. Natomiast przechodząc do meritum. Niestety tydzień temu utknęliśmy w trzecim rozdziale, to znaczy nie zdołaliśmy go skończyć. I teraz gwoli przypomnienia, parę myśli i później to, co kończy trzeci rozdział. Kiedy patrzymy na list do Rzymian w ogóle, to tak może taka malutka retrospekcja ogólna, żebyśmy lepiej kojarzyli to, co już jest za nami. List do Rzymian jest zbudowany w taki bardzo uporządkowany sposób. I żebyśmy łatwo kojarzyli, co gdzie się znajduje. Pierwszy rozdział mówi o grzechu pogan. Drugi rozdział mówi o grzechu ludzi religijnych. Trzeci rozdział, w trzecim rozdziale Paweł przedstawia wielką naukę o odkupieniu. W czwartym rozdziale będzie mówił na temat wiary. I teraz, kiedy przedstawiałem trzeci rozdział, mówiłem, że Paweł posługuje się tutaj takimi trzema obrazami, które mają zilustrować nam kwestię tego Bożego uratowania człowieka. I posługuje się obrazem usprawiedliwienia. To jest pierwsze pojęcie, usprawiedliwienie. Czyli Paweł nawiązuje do idei wziętej z życia sądowego, z życia człowieka stojącego przed sądem, który jest winny i sąd wydaje na niego wyrok. Drugi obraz, który przedstawiliśmy sobie, to jest obraz odkupienia, oznaczającego wykupienie dokładnie człowieka, który jest niewolnikiem. I to jest sytuacja, kiedy jesteśmy niewolnikami grzechu i ofiara Chrystusa sprawia, że zostajemy wykupieni z tej niewoli i Jezus obdarza nas wolnością. Do tej idei jeszcze wrócimy przy innej okazji, bo tu ma miejsce ciekawa rzecz, kiedy patrzymy na tę kwestię naszej wolności w Chrystusie, kiedy tam jest użyte słowo, w różnych miejscach Biblii jest użyte słowo doulos, co oznacza sługę, ale oznacza jednocześnie niewolnika. Z jednej strony Chrystus uwolnił nas spod niewoli grzechu, ale my, określając Go swoim Panem, poddajemy Mu się. I teraz trzeci obraz to jest obraz ofiary przebłagalnej. Zatrzymaliśmy się na 24 wersecie trzeciego rozdziału i teraz zobaczmy, co się dzieje dalej. W wersecie 25 czytamy, zacznijmy od 24, żeby zacząć od początku zdania. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Strasznie dużo treści Paweł zawarł w tych dwóch wersetach, 24 i 25. Skupimy się na tym trzecim obrazie przede wszystkim, który się tu znajduje. Paweł tłumaczy teraz ofiarę Chrystusa na przykładzie Starego Testamentu. Odwołuje się do obrazu, który był bardzo czytelny dla Żydów, ofiary za grzech. Czyli za popełniony grzech należy się zadośćuczynienie.
za popełniony grzech trzeba każdorazowo złożyć ofiarę. Taki system Żydzi mieli wbity do głowy, Bóg im o tym powiedział. Za każdym razem wiedzieli, jeśli zgrzeszysz, musisz złożyć ofiarę, która jest zadośćuczynieniem za ten grzech. Ofiara odkupuje cię od tej winy za grzech. I była specjalna procedura ofiarnicza, która temu towarzyszyła. Procedura, którą dzisiaj jak czytamy o tym, czy gdzieś ktoś słyszy, uważa to za straszne barbarzyństwo. To ostatnio było głośno o tym przy okazji wprowadzania prawa dotyczącego uboju rytualnego. Dla dzisiejszych ludzi jest to kompletnie niezrozumiałe, nie wiedzą o co chodzi, dlaczego biedne zwierzęta muszą cierpieć. Dlaczego biedne zwierzęta muszą cierpieć? No właśnie, i to jest to pytanie, nad którym chcę się przez chwilę zatrzymać dzisiaj. Tu nie chodziło o Boże widzimisię, czy o Boże okrucieństwo. Dlaczego Bóg kazał składać ofiary krwawe, że za każdy grzech człowieka jakieś zwierzę musiało ponieść śmierć? Chodziło o Bożą próbę postawienia tamy grzechowi. Dlatego Bóg postawił przed człowiekiem takie wyzwanie, takie można powiedzieć brutalne wyzwanie, dlaczego niewinne zwierzęta cierpią, bo człowiek musiał wiedzieć, że grzech kosztuje. I niewinne, rzeczywiście można powiedzieć, niewinne zwierzę musi zapłacić za jego grzech, co powinno normalnego człowieka powstrzymywać przed popełnianiem grzechów. Takiego mniej normalnego mogło powstrzymywać to, że to kosztuje, czyli to zwierzę trzeba kupić, trzeba za nie zapłacić, czyli ten grzech kosztuje, bo żeby złożyć ofiarę z baranka, to trzeba wydać pieniądze za swój grzech, czyli grzech kosztuje. Zgrzeszyłem, więc muszę zapłacić za to, że baranka muszę zakupić dla tego celu. Ale też chodziło o pewną ideę, pokazania, że za grzechem stoi śmierć. I ta procedura była dosyć specyficzna, ta procedura ofiarnicza w tamtych czasach Starego Testamentu, polegająca na tym, że kiedy przyprowadzało się zwierzę, które miało być złożone w ofierze, to ten, który składał ofiarę, czyli winny, miał położyć ręce na głowie zwierzęcia, a kapłan podrzynał zwierzęciu gardło. I ten, patrząc w oczy temu zwierzęciu, które traciło życie za jego grzech, miał uświadamiać sobie to, co zrobił, uświadamiać sobie wagę swojego czynu. Także patrzymy na to jak na barbarzyństwo, bo niewinne zwierzęta cierpią, ale popatrzmy na to od strony jakby wychowawczej, że kiedy Bóg postawił człowieka przed tak trudną sytuacją, żeby mu uświadomić, że jego grzech jest czymś, co kosztuje. My dzisiaj nie mamy takiej świadomości w naszym życiu, bo nasz grzech nic nie kosztuje. Nasz najwyżej kosztuje troszkę wstydu, jeśli się wyda gdzieś tam, ale tak to nic to nie kosztuje. I teraz pomyślmy, gdyby tę zasadę wprowadzić dzisiaj we współczesnym świecie na powrót składania ofiar ze zwierząt za grzechy, jak wam się to podoba? Gdyby za każdy grzech jakieś zwierzę musiało zapłacić swoim życiem, za każdy nasz grzech, mój grzech, musiałbyś pójść, kupić tego baranka, który kosztuje określone pieniądze, a później patrzeć, jak życie z niego uchodzi. Zastanawiam się, gdyby tę zasadę wprowadzić dzisiaj w życie, czy środowiska obrońców zwierząt byłyby najbardziej wolnymi od grzechu grupami społecznymi we współczesnym świecie? Jak myślicie? To jest pytanie. Ale pomyślimy sobie, a nie mógłby Bóg tak po prostu przebaczyć każdemu i już, skoro jest taką miłością, tak wielkie pokłady są miłości w Nim, to nie mógłby po prostu powiedzieć, dobrze, ogłaszamy amnestię od dzisiaj, nic się nie liczy. W ten sposób Bóg zaprzeczyłby swojej zasadzie sprawiedliwości, która mówi, czyn podlega odpłacie. Czyn, każdy czyn niesie ze sobą konsekwencje, którym trzeba w jakiś sposób zadośćuczynić. Chrystus stał się doskonałą ofiarą przebłagalną, taką, której już nigdy nie trzeba było powtarzać. Dzięki temu już nie musimy z tymi baranami, owcami, wszystkim chodzić i brudzić sobie rąk krwią tych zwierząt. Ale nie chodzi tylko o wymiar praktyczny czy humanitarny.
Chodzi też o to, że albo przede wszystkim o to, że krew Chrystusa zmazała w doskonały sposób grzech każdego, kto uwierzył. Uwalniając go też od skutków tego grzechu, to jest od władzy szatana nad jego życiem. I teraz chodzi o to, żebyśmy mieli taką świadomość i po swoim nawróceniu, żebyśmy mogli, powołując się na tę ofiarę, którą złożył Chrystus, ofiarę swojej krwi, ofiarę ze swojego życia, żebyśmy mogli w ten sposób dać diabłu odpór, kiedy on próbuje uzurpować sobie prawo do naszego życia. Kiedy diabeł mówi, jesteś grzesznikiem i należysz do mnie, jesteś niewolnikiem swoich grzechów, możesz powiedzieć, Chrystus umarł za mnie i odkupił mnie i nie jestem niczyim niewolnikiem, bo to się stało w sposób doskonały i grzech nie może przejąć kontroli nade mną. To jest prawda, którą musimy sobie bardzo mocno uświadomić. To jest prawda, której znaczenia nie sposób przecenić, że zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu i za nasze grzechy zostało złożone zadośćuczynienie, więc diabeł nie ma prawa nam wypominać tego, co zrobiliśmy w swoim życiu wcześniej. Nie ma prawa odwoływać się do naszej przeszłości, dlatego że myśmy tę przeszłość wyznali przed Bogiem i przyjęli przebaczenie. Oczywiście nie ma prawa wtedy, kiedy to zrobiliśmy. Nie ma prawa wtedy, kiedy przyjęliśmy przebaczenie. Jeśli tego nie zrobiliśmy, ma cały czas prawo do nas, bo jesteśmy niewolnikami i należymy do Niego. I ofiara Chrystusa nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ale jeśli to zrobiliśmy, wszystko się zmienia. Paweł pisał troszkę wcześniej, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Pamiętacie, w drugim rozdziale listu do Rzymian, w czwartym wierszu Paweł pisał, albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. I tutaj znowu mówi o tej Bożej pobłażliwości, kiedy Bóg w cierpliwości pobłażliwie odniósł się do naszych wcześniej popełnionych grzechów. Popatrzcie, że gdyby nie to, że Bóg w taki sposób odnosi się do naszych grzechów, ten świat już dawno by nie istniał. Już nie mielibyśmy na co czekać. Bo to musiałoby nastąpić. Ciężar grzechu powinien wywołać już taką reakcję ze strony sprawiedliwego Boga, która zniszczyłaby ten świat doszczętnie. Ale Bóg okazuje swoją cierpliwość do czasu. I w 26 wersecie czytamy, że robi to dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Chrystusa. Zobaczcie, że Boże słowa nie są puste. To nie są jakieś puste manifesty, tak jak w ustach polityków czy ludzi, którym zależy na sławie, którzy wypowiadają pewne słowa, dlatego że one dobrze brzmią w uszach słuchaczy i należy to powiedzieć. Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr i nie są to słowa bez pokrycia. Bóg wypełnia swoje słowo do końca. Jeśli coś powiedział, do końca to wypełni i to się stanie. Możemy być tego pewni. I Paweł w tym wersecie 26 wraca do kwestii posadzenia Boga na ławie oskarżonych. To, o czym mówiłem tak często tydzień temu. I odpowiada, Bóg nie może się znaleźć na ławie oskarżonych. To jest absurdalne, żebyśmy Jego oskarżali, bo On jest tym, który jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. Czyli Bóg jest jedynym, który nie może się znaleźć na ławie oskarżonych. I jest jedynym, kogo nie możemy oskarżać o to, co się dzieje na świecie. Bo on grzechu nie popełnił. Nie dość, że nie popełnił grzechu, ale jeszcze usprawiedliwia z grzechu, to znaczy uwalnia spod panowania grzechu tych, którzy je popełnili. Bardzo ważne jest to, czym się kończy werset 26. Jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. W dzisiejszym świecie bardzo chętnie byśmy skończyli to zdanie znacznie wcześniej. Jest, który był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego. I tak brzmiałaby poprawnie według dzisiejszego odczucia społecznego ta prawda. Natomiast w Bożym Słowie ona brzmi usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Dlaczego wiara jest tak ważna? Pojawia się 9-krotnie w tym rozdziale 3. To słowo wiara. Ona nie oznacza wypełnienia przez nas warunku posiadania czegoś. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że wierzymy, to nie znaczy, że dzięki temu, że wierzymy, coś wyprodukowaliśmy, co daje nam to, co czyni zmianę. Bo gdyby tak było, to stalibyśmy się Żydami. Dla Żydów wiara była cnotą, wiara była zasługą, wiara była przedmiotem chluby. Jeśli jesteś wierzący, jeśli wierzysz, to możesz się tym chlubić, bo jesteś lepszy od tych, którzy nie wierzą. Bóg na to nie patrzy w ten sposób, że jeśli wierzysz, jesteś lepszy od tych, którzy nie wierzą. My byśmy chcieli tak patrzeć, bo to jest mile łechce nasze serce, ale Bóg na to tak nie patrzy. Paweł mówi, że Bóg przyjmuje za sprawiedliwych wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa. Według zakonu można było określić to tak, że zakon wskazywał na to, czego człowiek może dokonać dla siebie. Zakon cały czas mówił o tym, co człowiek powinien zrobić dla siebie. Natomiast łaska dotyczy tego, co Bóg może dokonać dla człowieka i co już uczynił. Nie co człowiek może zrobić dla siebie, ale tego, co Bóg zrobił dla człowieka. Człowiek nie jest w stanie nic dla siebie zrobić. Takie jest przesłanie tego, co mówi Paweł przez cały ten rozdział, przez cały ten list, przez wszystkie swoje listy tak naprawdę. Człowiek nie jest w stanie zrobić dla siebie niczego, co miałoby wartość. Może uzyskać przebaczenie tylko wyłącznie dlatego, że otrzymał sposobność przyjęcia go od Boga. Tylko tak się to dzieje. I Paweł pewne rzeczy powtarza wielokrotnie i możemy się czuć już znudzeni, że ja też je powtarzam wielokrotnie, ale tak to wygląda, że musimy to sobie w kółko przypominać i uświadamiać, że ten kierunek cały czas jest taki, od Boga do mnie, nie ode mnie do Boga, od Boga do mnie, w tę stronę. Zawsze to od Niego pochodzi i przychodzi do mnie. Religijny człowiek myśli zawsze ode mnie do Boga. Ja daję coś Bogu, ja ofiarowuję coś Bogu, ja Mu coś zapewniam, ja zaspokajam jakieś Jego potrzeby. I religijny człowiek cały czas staje na palcach i chce być coraz większy i chce się poczuć coraz lepiej przed Bogiem, powiedzieć Mu, zobacz Panie, zasługuję na to, żebyś mnie kochał. A Paweł cały czas z uporem maniaka, można powiedzieć, tłumaczy, nie tak. Przyjmij to, co Bóg tobie daje. Ty nie jesteś w stanie niczego wyprodukować takiego, co by zadowoliło Jego świętość, Jego doskonałość i tak dalej. Dlatego pisze w 27 wersecie dalej. Gdzież jest więc chluba twoja wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Czyli chluba jest wykluczona. Nie mamy sobie czego gratulować, jeśli chodzi o nasze życie. I to jest zawsze problem, kiedy z tą prawdą zderzają się ludzie dumni, kiedy zderzają się ludzie, którzy uważają, że owszem, oni mają co zaproponować i owszem, inni może nie, ale ja jestem tym, który mam się czym pochlubić. Szczególnie w porównaniu właśnie do tych innych. Paweł mówi, wykluczone. Nie ma żadnego prawa do tego. Nasza wiara nie jest naszą zasługą. Możemy się chlubić jedynie Chrystusem i możemy się chlubić jedynie Bogiem przez Chrystusa. To jest jedyny powód do naszej chluby. Słowo Boże jest bardzo, bardzo radykalne w swoim przesłaniu, bardzo jednoznaczne. Tam nie ma jakichś półcieni i wielu, wielu możliwości. On to stawia cały czas. Paweł stawia to cały czas bardzo, bardzo radykalnie. Nasza wiara jest jedynie sposobem, przez który działa Boża łaska. To jest tylko sposób, to nie jest żadne źródło działania łaski. Bez ofiary Chrystusa nasza wiara nie miałaby nawet swego obiektu, nawet swojego fundamentu, na którym mogłaby spocząć. Znaczy, gdyby nie ofiara Chrystusa, to nie mielibyśmy nawet w co wierzyć tak naprawdę. Znaczy, w co wierzyć, co dałoby nam uwolnienie, co dałoby nam wybawienie. I tylko wiara jest tym, co nas usprawiedliwia.
W wersecie 28 Paweł dokonuje takiego podsumowania nowotestamentowej zasady usprawiedliwienia człowieka tylko przez wiarę. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Luter w swoim przekładzie Nowego Testamentu napisał tylko przez wiarę. Można powiedzieć, że nie ma tam słowa tylko, ale szyk wyrazów użyty w tym zdaniu w języku greckim uzasadnia zastosowanie tam słowa tylko, bo wskazuje właśnie na to, że wiara jest jedynym kanałem, przez który dokonuje się usprawiedliwienie. I teraz kończąc ten rozdział, 29 werset i dalej. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Paweł ciągle dyskutuje ze swoimi odbiorcami, czy zakon jest ważny, czy zakon jest nieważny, czy bycie Żydem jest ważne, czy bycie Żydem jest nieważne. Czy ta cała religijna otoczka ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Ale on pisze tak, skoro tylko wiara zapewnia nam zbawienie, więc nie ma znaczenia, czy dotyczy to Żyda, czy dotyczy to kogoś innego. Czy ubiega się o to poganin, czy ubiega się o to Żyd. I kiedy czytamy w wersecie 30 o tym, że jest jeden Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę, to nie chodzi o to, że to są dwa różne sposoby usprawiedliwienia dla pogan i Żydów. Na podstawie wiary i przez wiarę. To jest tylko pokazanie, że i ten, i tamten musi uwierzyć, że dla obu źródłem usprawiedliwienia jest wiara, a nie inny rodzaj wiary dla Żydów, inny rodzaj wiary dla pogan. To dla nas może być mylące, bo doszukujemy się tutaj zupełnie innego znaczenia. I teraz w wersecie 31 znowu pojawia się to samo pytanie. Czy prawo jest nic nie warte? Czy można powiedzieć, że cały zakon jest nic nie warty? I Paweł mówi, nie, przeciwnie. Przeciwnie, zakon utwierdzamy, bo dzięki niemu wiemy, że potrzebujemy ratunku w krzyżu. Ratunku na krzyżu. Bo dzięki zakonowi człowiek wie, że jest grzesznikiem. Zakon mu cały czas wypunktowuje. Zobacz, w tym jesteś zły, w tym jesteś zły, w tym jesteś zły, w tym jesteś zły i tak dalej. Potrzebujesz usprawiedliwienia, potrzebujesz ratunku. Więc zakon jest potrzebny, prawo jest potrzebne, ale tylko w tej określonej roli, żeby pokazać nam, jak wiele zależymy, jak mocno zależymy od krzyża Chrystusa. I na to pytanie szerzej Paweł odpowiada w czwartym rozdziale, do którego za chwilę przejdziemy. I teraz, kiedy omówiliśmy już ten rozdział trzeci, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze przez chwilę na coś, co jest centralną kwestią tego fragmentu. To jest słowo sprawiedliwość. Jeden z tych obrazów, które mówiłem, sprawiedliwość, odkupienie i uwolnienie. Sprawiedliwość to jest to słowo, które się pojawia w trzecim rozdziale aż 15 razy. Wyobrażacie sobie? 15 razy. I on pisze, on jakby pokazuje na różne aspekty działania tej sprawiedliwości, że dana jest nam przez Boga teraz i poza prawem. Zapowiadają ją prawo i prorocy. To werset 21. Jest skuteczna dzięki wierze w Chrystusa. Jest skuteczna dla wszystkich, którzy wierzą. Werset 22 i 23. W następnym z kolei jest dawno już dana przez Boga i jest dana przez odkupienie w Chrystusie. W wersecie 25 ceną za usprawiedliwienie jest krew Chrystusa. Mówi też, że pojednanie działa wstecz. Jakby tę myśl możemy wydobyć z tego wersetu 25, kiedy mówi o usprawiedliwieniu. Że pojednanie działa i wstecz, i w przód. Że ofiara Chrystusa nie dotyczy jedynie ludzi, którzy się urodzili po Chrystusie, ale dotyczy też ludzi, którzy żyli przed Chrystusem. Dla nas to jest dziwne, bo jak to? Mógłby być usprawiedliwiony ktoś, zanim nastąpiło usprawiedliwienie. Ale tak to wygląda, że Bóg zawiesił swój sąd nad grzesznymi Starego Testamentu i ci, których Bóg usprawiedliwił w Starym Testamencie, otrzymują to przez wiarę, nie na podstawie uczynków zakonu, ale przez wiarę w oparciu o dzieło Golgoty, dzieło krzyża. I w końcu w 26 wersecie jest mowa o tym, że Boża sprawiedliwość nie jest kompromisem, lecz wypełniona jest Jego łaską. I jak pisze Stuart Olliot, zresztą on dokonał tego podziału, który ja teraz cytuję, pisze coś takiego, że
kara należna grzesznikom została przeniesiona na rachunek Chrystusa. Jakbyśmy to chcieli wyobrazić sobie w sposób taki bankowy. Że kara należna grzesznikom została przeniesiona na rachunek Chrystusa. Czyli nasz debet znalazł się na rachunku Chrystusa. My mamy już wyczyszczone konto w sensie pozytywnym, wyczyszczone z długu. I ten dług spoczął na rachunku Chrystusa. Natomiast sprawiedliwość Chrystusa została przeniesiona na rachunek wierzącego grzesznika. Straciliśmy debet, a teraz cały ten plus, który znajdował się na rachunku Chrystusa, został przeniesiony na nasze konto. Zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. To, co czyni sprawiedliwość w Chrystusie. Wszystko dla wierzących w Chrystusie. Tak to wygląda. I teraz przechodząc do rozdziału 4, bo tak naprawdę dopiero w tym momencie zaczynamy to, co miało być dzisiaj powiedziane. 4 rozdział zatytułowałem Nauka wiary w szkole Abrahama. I zaczyna się tak. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Teraz Paweł cały ten swój wywód, który się znajduje w 4 rozdziale, postanawia sprowadzić do pewnego przykładu. Tak jak każdy dobry nauczyciel stara się dać dobry obraz tego, o czym mówi, żeby to nie było jedynie pewną teorią, ale żeby pokazać to, jak to wyglądało w życiu konkretnego człowieka. Kim był Abraham dla Żydów? Abraham to jest wielka postać dla wszystkich Żydów. Praojciec narodu, ten, który dał początek, ten, który był wzorem postępowania we wszystkim. I Paweł zadaje pytanie, co mu to dało w oczach Boga? Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Co mu to wszystko dało w oczach Boga? Paweł się zastanawia. Pytanie obrazoburcze dla każdego Żyda. No bo kto jak kto, ale Abraham miałby prawo się chlubić ze swojego życia. Ale gdybyśmy się tak przyjrzeli różnym wydarzeniom z życia Abrahama, dostrzeglibyśmy, że rzeczywiście nie zawsze wyglądało to różowo. I tak samo można by zadać sobie analogiczne pytanie. Co tak naprawdę liczy się z naszych osiągnięć? Co liczy się u Boga z naszych osiągnięć, z tego, co osiągnęliśmy? Są ludzie, którzy uważają, że ja to mam się czym pochlubić, bo osiągnąłem to czy tamto. Ale co tak naprawdę się liczy w oczach Boga? Tak jak Jezus powiedział, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Tak to właśnie wygląda. Ale kiedy Paweł stawia to pytanie, chodzi mu o duchowy dorobek Abrahama. Jak sam mówi, Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. W 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I dlatego teraz pomówimy o relacji wiary i uczynków. 4 rozdział to jest, Paweł przedstawia relację pomiędzy wiarą a uczynkami, bo to jest następna kwestia, która wynika z zakonu. Powiedzieliśmy sobie na przykładzie 3 rozdziału, że nie możemy się chlubić wiarą, bo wiara jest czymś, co otrzymaliśmy, a nie czymś, co wyprodukowaliśmy, wyhodowaliśmy w sobie sami. I teraz Paweł idzie dalej. Jaki jest związek między wiarą a uczynkami? 2-3 werset. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Zobaczmy, w 3 rozdziale Paweł przedstawił wielką naukę o sprawiedliwości, prawda? O usprawiedliwieniu. I Żyd powiedziałby mu na to tak. Dobrze, Pawle, ale nie tak nas uczono. To jest coś zupełnie nowego. Nie wiem, skąd ty to wziąłeś. Jest to jakaś kompletnie nowa nauka. Nas uczono inaczej. Nas uczono zupełnie innego systemu, zupełnie innego podejścia. I dlatego Paweł teraz sięga aż do przykładu Abrahama, żeby pokazać nieprawdziwość takiego myślenia. Po pierwsze, dlatego, że rola Abrahama w judaizmie była bardzo wyjątkowa, jak powiedziałem. A po drugie, ze względu na odległość jego historii, że to już tak dawno się wydarzyło, a jednak Bóg usprawiedliwił Abrahama na podstawie jego wiary. Czyli to nie jest tak, jak mówił wierzący Żyd, hipotetycznie jakby powiedział, że Pawle, wymyśliłeś sobie coś nowego, bo Paweł mówi, nie, już w 1 Księdze Mojżeszowej możecie o tym przeczytać, jeśli się wczytacie w co. Że tak było od początku, tak naprawdę tak mogło być od początku, jeśli ktoś chciał pójść tą drogą. I mówi, Abraham ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Owszem,
Macie się z czego chlubić ze swojego życia, postępowania, osiągnięć, dorobku i tak dalej, ale nie przed Bogiem. Możecie się tym pochlubić przed podobnymi sobie, ale przed Bogiem nie macie się czym pochlubić, bo na doskonałym Bogu nasze osiągnięcia, nasze niedoskonałe uczynki nie robią żadnego wrażenia tak naprawdę. Doskonałego Boga zadowoli jedynie doskonały uczynek. I teraz czy jesteśmy w stanie dać z siebie taki doskonały uczynek, w którym nie ma cienia jakiegoś egoizmu, jakiejś interesowności i tak dalej. Takiego doskonałego uczynku może dokonać jedynie Bóg. I dokonał go na krzyżu Golgoty. Dokonał doskonałego czynu, który usprawiedliwia wszystkich, który zmienia wszystko. I teraz, kiedy Abraham uwierzył Bogu w to, jaki Bóg jest, uwierzył Bogu, bo Bóg dał mu obietnicę i Abraham uwierzył, że Bóg tej obietnicy dotrzyma, Abraham w zamian za to został usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony został nie dlatego, że coś zrobił, ale dlatego, że uwierzył w to, jaki jest Bóg w istocie. Uwierzył w Boga, jakim On jest naprawdę. Dlatego został usprawiedliwiony na drodze daru, a nie na drodze należności, bo Bóg nie przekupuje nas za to, że powiemy Mu, że jest dobry. No jak ładnie dziś wyglądasz. I dostajemy w zamian za to coś miłego. Prawda? Bóg nie działa w ten sposób, że chce, żebyśmy my zrobili Mu coś miłego, a wtedy On też zrobi nam coś miłego. Dar, a nie należność, to jest sedno sprawy. To chce Paweł wytłumaczyć w 4 rozdziale. To jest Bożym suwerennym darem. W wersecie 3 czytamy, jednak, ktoś sprzeciwi, bo czytamy, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I czy to określenie, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, nie oznacza czasem, że zostało uznane to za jego zasługę? Ktoś by powiedział, poczytane zostało, więc to tak jakby była jego zasługa. Ale czy w Bożym zamyśle odnośnie człowieka chodzi o to, żeby człowiek działał, czy żeby wierzył? Czyli żeby człowiek coś wydobył z siebie, wytworzył z siebie, wyprodukował z siebie, czy uwierzył w to, kim jest Bóg? Co jest sednem, co jest początkiem, co jest istotą rzeczy? Powtarzam, wiara nie jest uczynkiem. Wiara nie jest czymś, co wyhodowaliśmy w sobie, co napięliśmy się tak i wytworzyliśmy wiarę. Dostatecznie dużo tej wiary wytworzyliśmy, żeby coś się zdarzyło. Bo to Bóg wytwarza w nas wiarę, wzbudza w nas wiarę, a my jedynie korzystamy z niej lub nie. Bóg popycha nas do tego, żebyśmy wierzyli, ale my możemy albo za tym pójść, albo to zignorować. Na tym polega jedyny wybór człowieka, jedyna jego rola. Albo za tym pójść, albo to zignorować. I teraz człowiek chciałby potraktować to jako powód do chluby, to, że nie odrzucił tego. Że nie odrzuciłem Bożego daru, to jest mój dobry uczynek, to jest moje dzieło, to jest moje wspaniałe dzieło, którym się chcę chlubić do końca życia. Ale tak naprawdę jedynym skutecznym dziełem w tej kwestii dotyczącej zbawienia jest śmierć Chrystusa. Jest ofiara Chrystusa i nic innego więcej się nie liczy. Nic innego nie może się liczyć. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli pójść na taką konfrontację, to Bóg na jednej szali kładzie śmierć Chrystusa, a na drugiej szali czym chcemy ją zrównoważyć, jeśli chodzi o swój czyn, o swój uczynek. Czy jest ktoś aż tak dumny, aż tak pyszny, że chce coś w ogóle spróbować położyć na drugiej szali, na której po przeciwnej stronie leży ofiara Chrystusa, leży Chrystus ofiarowany? I dlatego w 4 wersecie, jeśli ktoś jeszcze miałby wątpliwości, Paweł je rozwiewa, mówiąc, a gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. To już tak dobija tego, który uparcie twierdzi, że jednak jest inaczej. Czyli Abraham nie jest tym, który działa, ale jest tym, który wierzy. Dlaczego działanie się nie opłaca, jeśli użyję takiego słowa? Działanie się nie opłaca, bo wówczas każemy Bogu wystawić nam rachunek za nasze zasługi. Jeśli postawimy na nasze działanie,
Boże, doceń to, zobacz, co dla Ciebie zrobiłem, to mówimy, Boże, zapłać mi za to, co dla Ciebie zrobiłem. Wystaw mi rachunek i zapłać. Albo ja wystawię Ci rachunek, a Ty mi zapłacisz za to. Zobaczcie, jakie to jest śmieszne, jakie to jest żałosne, że chcemy, żeby Bóg nam zapłacił za to, co dla Niego zrobiliśmy. Okaże się, Bóg jest gotowy nam za to zapłacić, oczywiście, że tak. Tylko okaże się, że to są jakieś drobne, bez znaczenia, garść monet. To w ogóle nie ma o czym mówić. I to nie tylko w kontekście zbawienia, to jest garść drobniaków, ale też w kontekście sytuacji, kiedy oczekujemy na przykład odpowiedzi na modlitwy, kiedy oczekujemy Bożego błogosławieństwa. Nie myślimy wówczas inaczej, nie myślmy wówczas o nagrodzie, kiedy myślimy o tym, co Bóg miałby uczynić, dlaczego miałby odpowiedzieć na naszą modlitwę, czy udzielić nam błogosławieństwa. Nie myślmy o tym, że miałby dać nam nagrodę za coś. Bo gdyby Bóg miał nas nagradzać za nasze życie, za nasze dobre życie, sprawiedliwe i tak dalej, to byśmy byli nędzarzami najbardziej pożałowania godnymi, bo tak naprawdę byśmy dostawali garść drobnych, jak do kapelusza żebraka. Bo taka jest właściwa cena naszej sprawiedliwości, naszego dobrego życia. My się tym chlubimy, nam się wydaje, że to jest coś wielkiego, że zrobiliśmy coś wielkiego, aha. Powiedziałem komuś coś miłego, komuś pomogłem w czymś. Wydaje nam się, że to daje nam powód, żeby się chlubić. Zobaczcie, jak wiele razy, jak nieskończoną ilość razy Bóg błogosławi nam, odpowiada na nasze modlitwy, pomaga nam, przychodzi, ratuje. Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, że zasługujemy na nagrodę, ale dlatego, że nas kocha i okazuje nam łaskę, okazuje nam miłość. Tak więc nie myślmy o nagrodzie, myślmy o łasce, kiedy modlimy się i kiedy oczekujemy na Boże działanie. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, w wersecie 5 czytamy, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego poczytuje mu się za usprawiedliwienie. Co więc pozostaje? Uwierzyć. Ale to uwierzyć to jest tylko działanie w cudzysłowie, w znaczeniu wymaganego od nas aktu wiary, a nie faktycznego dzieła. I czytamy dalej. Jak i Dawid nazywał błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte, błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Tutaj Paweł nawiązuje do 32 psalmu autorstwa Dawida rzeczywiście. Co było podstawą nadziei Dawida wyrażoną w tym psalmie? Że błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta winy, a w duchu jego nie ma obłudy, jak dokładnie pisze w psalmie 32. Dawid wyznał swoją winę, wyznał swój grzech przed Bogiem i przez wiarę zdał się na Boże zmiłowanie w kwestii odpuszczenia jego grzechu. I zdaniem Pawła wiara Dawida wyrażona tutaj w tym psalmie 32 nie była przyczyną jego usprawiedliwienia, ale była środkiem, przez który Bóg usprawiedliwił ich. I tu musimy to rozróżnić sobie bardzo wyraźnie, żebyśmy w ogóle pojęli całą naukę o roli wiary w naszym życiu. Czym wiara jest? Jest środkiem. Nie przyczyną, ale środkiem. Nie zostajemy usprawiedliwieni dlatego, że uwierzyliśmy. Zostajemy usprawiedliwieni dlatego, że Chrystus za nas zmarł. Ale ponieważ uwierzyliśmy, ofiara Chrystusa jest aktualna dla nas. Ponieważ uwierzyliśmy. Jest to pewien taki pas transmisyjny, przez który ta ofiara Chrystusa przenosi się do naszego życia. Skutek ofiary Chrystusa przenosi się do naszego życia. Tak więc w ten sposób to wygląda. I kiedy Paweł daje przykład Dawida, wcześniej dawał przykład Abrahama, to on chce powiedzieć, że oni otrzymali tę Bożą sprawiedliwość za sprawą swojej wiary, ale była to sprawiedliwość im przypisana, a nie zdobyta przez nich. Znaczy oni ją otrzymali.
Oni ją otrzymali na zasadzie daru, który Bóg im ofiarował, ale nie był do tego zobowiązany, jak z każdym darem tak jest. Oni dwaj nie osiągnęli ani większej doskonałości, ani ich życie nie było na, ich życie na ziemi nie było bardziej wzorowe niż życie innych ludzi, ale coś otrzymali, ale otrzymali to w darze. I Dawid, i Abraham wyróżnili się dlatego, że okazali wiarę Bogu, ale nie dlatego to zostali usprawiedliwieni, że wiara była ich aktywem, ich zasługą. Wrócę do tego samego określenia. Zobaczcie, że każdy najgorszy człowiek może otrzymać dokładnie to samo, co otrzymał wielki Abraham czy wielki Dawid. Kiedy uwierzy. I Abraham, i Dawid w tym sensie nie są od nas nikim większym. Oczywiście pod innymi względami się dosyć mocno różnimy, jeśli chodzi o rolę w historii. Ale jeśli chodzi o kwestię otrzymania łaski i otrzymania usprawiedliwienia, nie jesteśmy w niczym gorsi od nich, bo to zawsze jest dar. Niezależny od czyjegoś całokształtu życia, czyjegoś dorobku życiowego, osiągnięcia i tak dalej. Paweł tłumaczy więc, że nasze usprawiedliwienie wiąże się z odpuszczeniem grzechów, ale jego właściwym celem jest nasza nowa sytuacja przed Bogiem. Do tego to się sprowadza. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Błogosławiony dlatego, że dzięki temu ma przystęp do Boga. I więcej o tym Paweł będzie pisał w rozdziale 5. I teraz... Czy więc to błogosławieństwo, werset 9, odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Dużo zamieszania. Tutaj znowu Paweł tłumaczy, czy kiedy mówimy o usprawiedliwieniu, kiedy mówimy o sprawiedliwości, dotyczy to tylko Żydów, czy nie tylko Żydów? I mówi, kiedy został usprawiedliwiony Abraham? Czy było to przed obrzezaniem, czy po obrzezaniu? Obrzezanie było znakiem przynależności do Izraela. Było zewnętrznym znakiem, który Bóg dał Żydom, żeby w ten sposób było wiadomo, że oni są częścią Izraela i jakby należą do ludu wybranego. Ale Abraham, jak czytamy w księdze Genezis, został usprawiedliwiony jeszcze zanim został obrzezany. Czyli został usprawiedliwiony jako poganin, a nie jako Żyd. I Żydzi nie mają prawa uzurpować sobie tego szczególnego wyniesienia na podstawie tego, co się stało udziałem Abrahama. Dlatego, że on nie był Żydem w tym czasie. Formalnie rzecz biorąc, Abraham był poganinem, więc to wszystko, co dotyczy Abrahama, dotyczy wszystkich pogan, mówi Paweł. I to jest rewolucyjna nauka, dla Żydów bardzo trudna do przyjęcia. Ja bym był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. I Paweł teraz cały czas próbuje przekonać Rzymian o tym, że ta obietnica nie dotyczy tylko Żydów. I zachwiał w ten sposób całym fundamentem myślenia Żydów, dla którego istotą rzeczy było obrzezanie. Bo według niego sednem nie jest obrzezanie, ale wiara. Sednem nie jest to, co zewnętrzne, to, co jest zewnętrznym aktem religijnym. Można powiedzieć aktem posłuszeństwa Bogu, owszem, ale w czymś zewnętrznym, w czymś co dotyczy jedynie naszej fizyczności, można powiedzieć. Sednem tego jest wiara. Sednem tego jest to, co dzieje się w samym środku nas. I teraz
Żydzi wierzyli, że jest tak, że trzeba być Żydem, trzeba być obrzezanym, żeby można było znowu mieć, wejść w relację z Bogiem. I na pytanie, w jaki sposób człowiek może wejść do społeczności z Bogiem, odpowiadali mniej więcej tak. Musi czynić to poprzez zdobywanie, zapracowywanie przychylności Bożej, a staje się to przez wykonywanie nakazów zakonu. Czyli jeśli chcesz mieć społeczność z Bogiem, musisz wykonywać wszystkie przykazania. I w ten sposób, na tym starym żydowskim fundamencie zostało zbudowane legalistyczne chrześcijaństwo. Jeśli chcesz się podobać Bogu, musisz wykonywać wszystkie przykazania, musisz wykonywać wszystko, co należy. Oczywiście nie chodzi o to, że nie musisz, że to nie jest niepotrzebne, że to jest nic nie warte, ale to nie jest powód do chluby, to nie jest powód, dzięki któremu Bóg musi cię uznać. To jest coś, co powinieneś robić, ale to jest coś, co nie daje ci prawa do niczego w zamian. To jest coś, co jest obowiązkiem, a nie czymś, z czego możesz wysnuć swoje przywileje. I tak to wygląda. Paweł całkowicie odcina się od tego poglądu, który uważa za całkowicie błędny. Zakon może pokazać właściwą drogę, ale nie jest w stanie uleczyć człowieka tak, żeby on był w stanie tą drogą iść. Czyli patrząc na to właśnie w ten legalistyczny sposób, można człowiekowi mówić, musisz robić to, to, to i to, i jedni lepiej sobie z tym poradzą, drudzy gorzej, ale nie jesteś w stanie, wskazując wykonywanie tego, co słuszne, unikanie tego, co niesłuszne, nie jesteś w stanie zmusić człowieka do tego, żeby był w stanie albo uwolnić w nim tej możliwości, żeby on tak postępował. Możesz jedynie mu to nakazać. I to jest cały czas takie zakonowe myślenie, starotestamentowe myślenie o życiu chrześcijańskim, jeśli w ten sposób do tego podchodzimy. Pójście drogą zakonu jest w pewien sposób drogą donikąd, bo człowiek nie jest w stanie sprostać wymaganiom zakonu. I jeszcze jedna kwestia rozpoczęta w wersecie 16, a zakończona w następnym. Czyim ojcem tak naprawdę jest Abraham? Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham jest ojcem i Żydów, i pogan, nie tylko Żydów. I to jest dla nas takie niezwykłe. I teraz zostały mi 2 minuty, a chcę koniecznie skończyć ten rozdział. Bardzo przykro mi, że tak to wygląda. Abraham został usprawiedliwiony, bo bezwarunkowo uwierzył Bogu i nie przestał wierzyć. I to wiara zapewniła mu usprawiedliwienie, wiara w to, jaki jest Bóg. Wiara w to, jaki jest Bóg. Człowiek zgrzeszył, odrzucając właściwy obraz Boga. I to zaprowadziło go na skraj przepaści. Ale kiedy powtórnie uznał to, kim jest Bóg, przez wiarę przyjął prawdę o Bogu, że Bóg takim jest, jak o sobie mówi. Uwierzył, że Bóg takim jest i postanowił zacząć żyć, jakby to było prawdą. To sprawiło, że człowiek został zawrócony nad tej przepaści, nad którą się znalazł. I to sprawiło, Bóg zawraca nas z tej drogi, którą szliśmy i sprawia, że zaczynamy żyć inaczej, nasze życie zaczyna wyglądać inaczej. Tak więc tak naprawdę my korzystamy z tego, że Abraham uwierzył i z wszystkich konsekwencji jego wiary. I podsumowując w 2 słowach, Abraham uwierzył Bogu, ale to nie był czyn, który dawał mu prawo chlubienia się z własnej zasługi. Gdyby tak było, że chciałby, żeby Bóg uznał to za zasługę, okazałoby się, że zgromadził zbyt małą wartość, żeby zapłacić ustaloną cenę. Nie byłby w stanie. I teraz w tym wszystkim, co dotyczy naszego życia przed Bogiem, nie chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli błogosławieni, żebyśmy mieli prawo do błogosławieństwa, tak jak często chcielibyśmy myśleć, ale chodzi o to, żebyśmy znowu mogli stanąć przed Bogiem jako wolni od grzechów.
jako uwolnienie od tego, co nas obciążyło. I szczęście jest skutkiem otrzymania tej pozycji, jaką dał nam Bóg w stosunku do siebie, a nie celem samym w sobie, do którego powinniśmy dążyć. Czyli naszym pragnieniem nie powinno być to, żebyśmy chcieli przeżyć życie szczęśliwie i żeby Bóg nam to zapewnił, ale naszym pragnieniem powinno być to, żebyśmy powrócili do Boga, szukając Jego prawdziwego obrazu w swoim życiu, odkrywając to, jakim Bóg jest w istocie, a to zapewni nam szczęście. Czyli droga do szczęścia wiedzie przez poznanie Boga, a nie celem naszego życia powinna być droga do szczęścia rzeczywiście jako istoty całej sprawy. I od Abrahama uczymy się wiary, tego, co to jest, co wynika z tego, kiedy zaufaliśmy Bogu, kiedy poddaliśmy Mu się całkowicie i przyjęliśmy to, co przemienia nas, kiedy przyjęliśmy ten właściwy obraz Boga, który nas przemienia. A teraz ten cały kawałek, który opuściłem, bo musiałem opuścić, bo nie chciałem znaleźć w takim permanentnym stanie gonienia następnym razem tego, czego nie zdążyłem. Zachęcam do odsłuchania mojego kazania sprzed paru miesięcy, Wierzyć jak Abraham. Mówiłem o tym końcu czwartego rozdziału. Jeśli ktoś chciałby sobie to przypomnieć, to jest to na stronie zborowej Wierzyć jak Abraham. I tam będzie ta cała końcówka czwartego rozdziału. Także dzięki temu jakoś w tej strasznej gonitwie udało mi się zakończyć czwarty rozdział i spokojnie możemy sobie za tydzień zacząć od piątego wreszcie. Dziękuję bardzo.